Cześć, mądry Ziomal, ja jestem Xy, to jest kończyny na moim kanale. Dzisiaj gramy znowu w LEGO Star Wars. Nie będę mówił znowu, bo wiecie, że gramy w LEGO Star Wars, to jest nasza tradycja. Już mówiłem, że będzie dużo Star Wars. Chodźcie, czas wracać na pokład Sokoła. Raczej wracamy na Sokoła. Kurde, robić jeszcze mi tutaj wszedł. Dobra, niech on se tu będzie na razie, no. Aż tak nam nie przeszkadzał. Ej, halo, halo, co to za klatkowanie? Dobra. Czekajcie. Ja tutaj muszę coś sprawić. No, dobra. Kurde, ej, serio mnie klatkuje. Nie wiem czemu, ale dobra. Zmienimy sobie. Nie, no jest dobrze. Już nie będę tak marudził. W ogóle tego, ostatnio na filmiku też z LEGO Star Wars tak ladżyło, nie wiem też czemu. Dobra, bierzemy Czubakę. Czubaka, chodź. Albo wiecie co, zmniejszymy sobie tę jakość tekstur, bo właściwie mnie tego, mnie to będzie niepokoić. Aha, niska albo wysoka, zobaczymy jak to wygląda z niską. O nie. Ja tak nie mogę grać. Życiu. Kurde, nie wiem. Efekty. Jakość cieni może być średnia. Efekt. Aha, bo był włączony efekt rozmycia, oje. Dlatego tak. Dobra. Czy właśnie chyba z efektem rozmycia było fajniej, dobra. Kurde, cały odcinek będziemy nawet efektami. Ale dobra. Już skończyłem. Tak mam wrażenie, że słabo chodzi, ale dobra. Także bum bomba. No ta bomba wygląda jak z Gwiazdy Śmierci. Nie wiem. Whatever. Teraz niech rzucę na to okiem. To se rzuć. Kurde. Chciałem tym. Czemu mi na to zmieniło dziwne? Czyli tam. Haha, dobra. Tak jak myślałem, drzewo. A ty masz miecz świetlny, pamiętasz? Serio? Dopiero teraz zauważyłeś, że to jest drzewo. Good job. Musiałeś używać okularów, żeby zobaczyć drzewo. Okej? Okay. Nie będę komentował. Dobra, gdzie ten? O jest, dobra, w końcu. O, ani jednej nowej rysy. Ja nie mogę, ani... No cały czas mylę. Spadzie, nie enter, a ty. Dobra, już. Nie chcę. Mylę, złomiarka. Oparła się tobie? Moc jest w niej silna. Brak jej wyszkolenia, ale ma potencjał. Android? Ren uznał, że nie ma już dla nas żadnej wartości i że dziewczyna nam wystarczy. Wobec tego droid najprawdopodobniej powrócił w ręce wroga. A więc musimy zgnieść ruch oporu, nim dotrą do Skywalkera. Wiemy, gdzie są. Ich statek zwiadowczy doprowadził nas do Układu Ilenium. Dobrze. Wobec tego się narczymy ich raz na zawsze. Przygotować broń. Najwyższy wodzu, mogę wydobyć tę mapę z dziewczyny. Jeśli się co do niej nie mylisz, przyprowadź ją do mnie. Co oni mają z tymi lodami? Ja nie wierzę. Bez sensu. No dawaj. My znowu na bazie ruchu oporu, spoko. Han Solo is back. Oj, teraz będzie spotkanie. Ale nie powiem wam z kim. Już pewnie już widzicie. Czy wiecie? Tada! Po Dameron, a niech ma, ty żyjesz. Finn! BB-8 mówi, że go ocaliłeś. Cokolwiek wiesz, może być bezcenne.
O, mamy leje, fajne. Nie klatkuj. Dowiemy się, gdzie jest luk. Główny komputer jest za tą pancerną grodzią. Poczekajcie. Muszę zobaczyć, czy ten filmik będzie lagił. Zaraz wracam. Lagiło tak jak tego, także przepraszam za wcześniejsze lagi. Teraz powinno być dobrze, ale niestety będzie gorszy encoder, ale nie dało się nic innego zrobić. Także tak. Dobra, co my mamy tu zrobić? O, widzę, że tutaj mamy, no, tak jak myślałem. Nielita Durastal, będzie potrzebna pomoc. Pomoc. Ciekawe, czy możemy... Przykro mi, pani generał, ale gródź jest zamknięta z powodu niewielkiego pożaru. A jak ktoś powie, że da się bezpiecznie upiec kiełbaskę z nerwa przy dyszach i cwinga, proszę nie wierzyć. Moja wyszła całkiem nieźle. Mówiłem ci, góra 3 sekundy. Słuchajcie, nie możecie ich po prostu otworzyć ręcznie? Tak, moglibyśmy je otworzyć ręcznie. Gdybyśmy pamiętali właściwą sekwencję i nie popsuli części mechanizmu. Dobrze, musimy pociągnąć dwie klamry zwalniające, a potem zasilić obwody i zrobić to jak najszybciej. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby ktoś nie zastawił klamr stertą sprzętu. Przepraszam, miałem go przenieść, ale usmarowałem sobie całe ręce kiełbasą. Także tak. Brawo! Co to jest? Aha, trafiłem, okej. Członkowie załogi złożą się pod grudź pancerną. Powtarzam, wszyscy dostępni członkowie załogi pod grudź. No. Dzień dobry. To pewnie Lita Durastal. Będzie potrzebna pomoc. Trzeba ściągnąć tę skrzynię. No, teraz mamy, kurde, pomoc. Ho, no i piknie schody. Możecie iść. Się zrobiły, dobra, tylko teraz trzeba po... Gdzie jest druga klamra zwalniająca? Jest w... kawałkach. Tak właśnie, jest w kawałkach. A kawałki? A, w hangarze trzecim, przepraszam, już łapię. Chyba robię się śpiący po tej nerwie i kiełbasce. Brawo. Dobra. Dawaj szybko. Gdzie to jest? Ja może biejtem coś zrobię, bo tam widziałem coś do hakowania. O. Aha. Znaczy, że nie mogę, okej. Okay. Już mogę. No i co? Nie wiem. Dobra, hangar trzeci. O, jest. Mamy droida. Aha, to nic się na nic nie przydało. Fajnie! Dobrze wiedzieć. Gdzie jest? O, jest. Dobra, tam coś jest do rozwalenia. Jak nie wiesz, co robić, rozwalaj wszystko. Dobra. Co ja mogę zbudować? Coś na górze i coś na górze. Dobra. Znaczy, dwie rzeczy na górze. Okej. Okay. Aha, dobra, jeszcze BB-8. No tak. No kurde, daj mi BB-8, no. I co to może... Musimy rozebrać część toru, żeby naprawić statek, ale chyba da się uzupełnić braki. Skoro znowu odpalacie X-Winga, mógłbym upiec jeszcze... Nie. Dobrze, jasne, całkowicie rozumiem. Ten gość naprawdę jest dziwny. No i co? Teraz coś tam mam zrobić, okej. Okay. Powiedziałem, otwórz drzwi! Otwórz drzwi! Drzwi! Otwórz je! A! Nie uczyli cię wspólnego? Czego ty się drzeszczy, co? What?
totalnie nie wiem, o co mu chodzi. Kurde, teraz będę przez 2 godziny tutaj, czy nie wiem, szukał, co mam robić. No chyba tam było dobrze. No otwórz drzwi. Jejby jak. Totalnie nie rozumiem, o co tu chodzi. Serio. Ej, jaki... Poczekajcie, hangar trzeci, tak? Gdzie jest ten hangar trzeci w takim razie? Nie będę 2 godziny, kurde, teraz się... Tu jest, Boże! Uruchomił zabezpieczenie. Drzwi otwierają się tylko od środka, z czym nie byłoby problemu, ale siedzi tam obok, który zna wyłącznie bocze. Czy mogę pomóc? Bocze jest dla mnie jak drugi język. Proszę bardzo. Co? Że nie zauważyłem, o nie. O jasno. To i to, dobra. To. To. Nie! Już szybciej. W tej bryle lodu tkwiał chyba część drugiej klamry zwalniającej. Mam wrażenie, że wszystko robimy źle, ale cóż. Gra się dla zabawy, a nie dla kurde, nie wiem czego. Tak, rozwalmy kurde wszystko najlepiej, miecze świetnie. Ta logika tej gry naprawdę mnie zadziwia, ale dobra. Zgaduję, że mamy to przesunąć. To ja. A, i potem to przenieść, o ja nie mogę. Dobra, to znowu trzeba wszystko to samo robić, no nie. Ile to się będzie topić? Za długo. Hej, mam pomysł. Podpowiedź, tak samo upiekłem kiełbaskę. Tak, to nie najgorszy pomysł. Dziękuję. No kurde, czemu nie? Najgorszym było przyjęcie cię do ruchu oporu. Dobrze, z pomocą tego dźwigu możemy przenieść bryłę w pobliże X-Winga. Ale teraz mu pocisnęła, naprawdę. To brawo. Jezus, ale tu zimno jest. Czekajcie, zaraz muszę zamknąć okno, kurde, bo nie wytrzymam tutaj. Dobra. Po wielu staraniach udało się. No nareszcie. To, no, szkurna trafić nie umie. Czekajcie, ja muszę zamknąć to okno, bo się nie da grać normalnie, nagrywać, pracować, czy jakkolwiek można to nazwać. Ja to nazywam pracą, nie wiem. Chociaż nic z tego nie mam, no ale na razie, chociaż właśnie, wspomniałem sprawdzać ostatnio, w sumie to mnie tam nie obchodzi, ile je zarabiam, ale dobra. Pewnie i tak mało, więc to na razie nie ma znaczenia. Dobra, i teraz tutaj zgaduję, no a dobra. Czyli wszystko... Ty droid, on będzie ze mnie pomagał pchać? What? Niby czemu? Nie kapuję, ok. BB-8, możesz uruchomić silniki X-Winga? No.
Proszę bardzo. Nareszcie. No i się jedno otworzyło, okej. Okay. I od razu wielki... Wielki hałas. Aha, tam mam doskoczyć, ja nie mogę. Ja nie zauważyłem tego, naprawdę. O, ja cię. No i of course BB-8. Musi tam coś... majstrować. Kurde. Naprawdę jest teraz trochę zwalili z tym przełączaniem postaci. Nawet ja nie wiem sam jak to działa, ale... O nie, o nie. Sterownia jest już obok. A ty nie używaj więcej X-Wingów w celach kulinarnych. Życie. No, idź tam. No idź! Naprawdę muszę zadbać o przemalowanie tej ręki. Nikt mnie nie rozpoznaje. Nie wspominając o tym, jaki to okropny widok. Oby moja stopa nigdy więcej nie powstała na planecie, z której mam tę przeklętą rzecz. Magna to jedno, ale kwaśny deszcz to zupełnie co innego. Weź się zamknąć, kurde. No. Drzwi sterowni też są zamknięte? Matko. To nie moja wina. Pani generał, wprowadziliśmy nowe środki bezpieczeństwa, ale jeszcze nie do końca się dotarły. Właśnie widzę. Podejrzewamy, że obwód jest przerwany. No co ty nie powiesz? Dobra, teraz muszę miał pomocy grupy postać terminal. A mianowicie co? Mam się rozejrzeć, okej. Okay. Panowie generałowie zechcą stanąć na skanerze identyfikacyjnym. Jaka mina! What? Jaka mina, jak ona biegnie. Oni za nami biegną, czy co? Chyba tak. Nie no, jeszcze lepiej. O matko. Chyba tutaj, tak? No. Okej. Okay. To gitara. Znaczy git. Nie wiem, co my teraz z nim zrobiliśmy, ale spoko. O kurde. Dobra. Wreszcie. Proszę na razie bardzo. Powinno się trzymać. Dziękuję. Odwaliłem dobrą robotę. Możesz przesłać swoje dane do droida astromechanicznego? Proszę cię bardzo. Pani generał, muszę z przykrością donieść, że pobrana z BB-8 mapa jest niekompletna. A co gorsza, przedstawia niezarejestrowany układ planetarny. Brakuje nam zwyczajnie danych, aby odnaleźć pana Luka. Jak mogłam być tak naiwna, żeby wierzyć, że sprowadzę Luka do domu? Najwyższy porządek znów ładuje swoją broń. A teraz celem jest nasz układ. BB-8, szkoda twojego czasu. Obawiam się, że nie. Artu pozostaje w stanie hibernacji, odkąd odszedł pan Luke. Skany wykonane przez Snapa potwierdzają raport, który złożył Finn. To właśnie jest baza Starkiller. Jak oni zasilają takich rozmiarów broń? Wykorzystują energię słońca. W miarę ładowania broni. Słońce jest wysysane aż do zniknięcia.
Dobrze, to jak ją wysadzić? Zawsze jest jakiś sposób. Aby okiełznać taką moc, baza musi wykorzystywać jakiś oscylator termiczny. Tak właśnie jest. Jeśli zniszczymy ten oscylator, możemy zdestabilizować rdzeń i unieszkodliwić broń. Czyli wlatujemy tam i walimy w niego z czego się da. Ale nasze statki nie przebiją się przez ich osłony. Mogę wyłączyć osłony, ale muszę tam być. Na planecie. Podrzucimy cię. Statek na powiązce. Potrzeba tylko paliwa i amunicji. Paliwa, amunicji, no i oczywiście ciastek dla Czujego. Zrobię jeszcze przegląd przed odlotem. Ty skup się na zaopatrzeniu. Nie zapomnę, kto tu jest generałem. Ho, ho, generał. Kurde, ale naprawdę ciastka dla tego... To jest trochę przesada. Ech. Nie, dobra, tutaj nie. Tak czy tak? Nie. Raczej nie. No chodźcie, pomóżcie. Aha, trzeba znaleźć tych... tych... No tych takich, tych, no wiecie o co mi chodzi. W takim razie, gdzie ja ich znajdę? Jestem trochę inżynierem amatorem. Powiedz mi, czym połatałeś ten generator pola przeciwstrząsowego? A zdaje się, że taśmą klejącą. To bezpieczne? No przecież nie wybuchł. Co prawda jeszcze w ogóle go nie włączaliśmy. A jak? Naprawiłeś przetwornik mocy? Też taśmą. Też taśmą? Też taśmą. Ma wiele zastosowań. A pęknięcie w pomocniczym układzie chłodzenia? O! To było... Co to było? Tak, to też była taśma. Jest w ogóle coś, na co nie należy zrobić małego kawałeczka taśmy? Bimora karumono. Proszę wybaczyć, czy mógłby pan nam umożliwić dostęp do składu zaopatrzenia? A, szabi łyka, no kozio mono haha. Rere i ruo pipol peri hełu, na bina heo. Tylko tej białodoki, na gdzie młeki obuo. Ojej, obawiam się, że pan nam nie jest w nastroju do współpracy. Ze względu na panujący upał, obiecano mu lody biblo-jagodowe. Dlatego odmawia współpracy, dopóki obietnica nie zostanie spełniona. Nie ma sprawy. Nain Namb to bohater rebelii, który pomógł w zniszczeniu drugiej gwiazdy śmierci. Dostanie nawet dodatkową posypkę wszystkich jego zawodów. Do widzenia! Dotyczy Hanna, ale nie mów mu, że to powiedziałam. Skupi jakieś dziecko małe. Dziecko, idź, spadaj! Te lody muszę dla niego skombinować. Nie, Robuś, nie dotykaj. Nie. Ale ty tam masz drugie, Hubert ci da drugie. Jest. Robuś, nie. Nie! Rozumiesz, nie. Nie, to nie jest Jasia. Jasia macie tam. Nie, Robuś! Nie! Oddaj, albo ci siłą zabiorę. Inaczej do ciebie nie można. To nie jest Jasia. Nie! Robuś, do widzenia i oddaj mi to! No i co ja teraz? Aha, okej. Okay. I tyle. Tylko to odblokowałem. A, okej. Ty ich znalazłem. Oddaj to! No oddaj to! Jezus! Poczekajcie, kurde, bo muszę prowadzić buszeczkę. Naprawdę. Zaraz wracam. Okej, okay, jestem już, ogarnąłem brata i zabrałem to, co zabrał, kurde. On nie rozumie... Co jest? Okej. Okay. On nie rozumie, że mają takich pięć i on chce jedno takie, dobra. Pamiętam, że tam gdzieś było, ale to strasznie daleko, to chyba, że tamtędy można przejść. A już musimy się tak wracać? Tak, musimy. Fajnie.
Ej, ona skacze na głowę! Ona skacze na głowę! O matko! Co? What? Ona na głowę skacze, a nie na tył. Nie na plecy. Nie, nie mogę. Bez sensu, ale... Dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Finn, możesz mi pomóc? Proszę cię bardzo. Dalej, zabierzmy to na pokład. Widać, że prawo jazdy zdała. Dobrze, potrzebujemy jeszcze paliwa i ciastek. No, ciastka muszą być. No, dawaj już! Paliwo najpierw, bo mi się ciastkami nie chcę zajmować. Okej. Gdzie mogę znaleźć te lody? Bo ja chcę te lody. Znaczy, nie chcę tych lodów, ale muszę mu je dać. Jakiś tego dodatkowy. Gdzie ja mam znaleźć te lody? Nie wierzę, no. Tutaj mam wjechać? Na górę? Czy mogę w ogóle? O, mogę, okej, dobra. Czyli dobra, czyli tutaj mamy wjechać, no spoko. I tu tylko, dobra, spróbujemy tutaj. Wszystkie składniki potrzebne do uszczęśliwienia pana Nanba powinny być w tym złotym pojemniku. BB-8, możesz go przesunąć do otworu zrzutowego? Halo? To tutaj? Okej. Nie wiem, o co tu chodzi, ale spoko. Ja nie mogę, jak się to przesunęło teraz. Ale to widać teraz, że to nie jest taki filmik, tylko to rzeczywiście gdzieś tam to się dzieje, nie? No. Dobra robota, BBA. Wątpię, czy nawet Artur lepiej by sobie poradził. Te skrzynie są dobrze zabezpieczone. Do ich otwarcia będzie potrzebna spora siła ognia. Proszę cię bardzo. A, to tylko... Dostajemy i tyle. Dobra. W takim razie trzeba znaleźć tą dużą moc ognia, ale co? Ściszczone przez grupy postaci. Rozejrzyj się w... Aha, dobra. Nie.
ćwiczenia strzeleckie. Dalej! Boże, on go zabił! O co chodzi? Fajnie było trochę postrzelać. Dziękuję, Imri. Ja. Dostarczmy panu Nanbowi te lody. Biblojagodowe, proszę pamiętać. Był bardzo stanowczy w tej kwestii. Dobra, no otwieraj pan. Dziękuję. I teraz mamy ciastka. Chciałem paliwo, no dobra. Lepsze to niż nic. Kolejny pojeździk, no dobra. Jaki drift. No. No. No i teraz paliwo, tak? Pozatankowany będziecie gotowi do drogi. No dobra. Tylko teraz gdzie to paliwo skombinować? No dawaj szybciej. Jezus, nie chciałem, ale dobra. Przypuszczam, że tutaj gdzieś. Chodź tu. No i co? I nie działa. Aha, okej. No. Zaczyna się robić ciekawiej. No dobra, standardowo wycinanie... Nie wiem, można nazwać papierem. Dobra, to jest multibudowa, tak? I tu albo tu. Spróbujemy tutaj. Aha, dobra. A, rozumiem. Teraz to mam rozwalić i znowu tam. Kurde, nie, a dobra. Już przeszli. No i są, gitara się ma. Chcesz zatankować? To masz pecha. Chyba, że znasz język, na który jakiś idiota przed... Droid protokolarny, wreszcie! No, nagrywam. Okej, okay, czyli tak. No chwila. No tak, no poczekaj. Jeśli będziesz miał później chwilę, mój opiekun przestawił się na jawaskę, więc przydałaby się jeszcze pomoc. Teraz zimeczki muszę zrobić cięcie, bo mam obiad, jak sami słyszeliście. Zaraz wracam. Okej, zimeczki, już jestem, zjadłem obiad. No. No, dobra. Zjedziemy tym. Chyba to wszystko, tak? No, paliwo, te rakiety i ciastka. To nie w tą stronę, o nie. No, zakręć. No. No, idealnie. Czy on to naprawdę wsadzi tam? Czyli w Star Warsach się tankuje od środka. Wszyscy na pokład, natychmiast. Pewne rzeczy się nie zmienią. Prawda? Doprowadzasz mnie do szału. Jeśli spotkasz naszego syna, sprowadź go do domu. Nie spodobałoby ci się? Odblokowane osiągnięcie nie spodobałoby ci się. Whatever. Dobra, więc jeśli ten odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. I no.
kurczę, już się teraz zacinam. Jeżeli ten odcinek będzie późno, to bardzo przepraszam. Jeżeli znowu będzie lagowo, też przepraszam. Kurde, nie wiem, co się z moim kompy dzieje. Ale nie wiem, never mind. Możecie też zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Siemano.